No dobra, troszkę nam się opóźniło, ale teraz będzie zapytaj demeczkę. Mamy dzisiaj 3 listopada, dobrze mówię? Tak, 3 listopada. Na zewnątrz jest już zimno, ale udało mi się zdobyć trochę słońca na to nagranie, więc jest słońce. Pytania pochodzą z Twittera, ludzie pytali na Twitterze Damland News i w sumie jestem bardzo zadowolony. Wcześniej pytałem ludzi na Facebooku i musiałem przegrzybywać przez kupę żarcikowych, bedziewnych tych. Ja wiem, że to się nazywa Zapytaj Demeczkę, ale tutaj reprezentujemy nieco wyższy poziom niż jakieś krzyśki. Znaczy, Zapytaj Demeczkę nie jest show humorystycznym, tylko to są na serio pytania. Mogłem w sumie wymyślić inną nazwę wobec tego, bo wiem, że to może sprawiać problem. Planujesz w najbliższym czasie kooperację z innymi twórcami na YouTube? Pyta Marcin. Ja jestem odrobinę samotnikiem i mało tego, przede wszystkim z jakiego powodu miałbym robić kooperację z kimś? Powód mógłby być taki, że coś mógłby ciekawego wnieść do tego, co robimy, fajnie by się coś mogło stworzyć wspólnego. Dlatego, że jeżeli robić coś, wprowadzać jakąś znaną postać z YouTube'a tylko dlatego, żeby powiedzieć, ej, jest ten znany koleś z YouTube'a tutaj ze mną, to nie jest żaden powód. Jasne, dorzuci mi to tam parę lajków i parę dziesiąt tysięcy obejrzeń. Jeżeli jestem na przykład fanem czyjejś twórczości, to wtedy spoko. Na przykład jestem fanem twórczości Gurgiego, dlatego wziąłem Gurgiego. Nagrania z klocuchem nie będę miał, dlatego że dajcie spokój, jak mam dotrzeć do klocucha, jakby to miało wyglądać. To by był cud. W ogóle nie mam pojęcia, jak to o mnie świadczy, że jestem fanem klocucha i Gurgiego w internecie konkretnie. Jaki jest twój ulubiony napój gazowany? Pyta Maciej. Macieju, widzisz, napoje gazowane z takich, bo możemy je ładnie podzielić, na takie typowo słodkie napoje na przykład, jest winogronowa Fanta ze słodkich. Ogólnie nie jestem takim wielkim fanem słodkiego smaku, jak byłem kiedyś, dlatego kiedyś lubiłem Mountain Dew, w tej chwili zupełnie nie przechodzi mi przez gardło. Ale Fanta winogronowa ma fajny taki delikatny ten, Welch's winogronowy, ogólnie winogronowe napoje gazowane. A poza tym preferuję rzeczy, które mają trochę więcej kwasu. Takie jak na przykład energy drinki. Energy drinki, co prawda, ten kwasek jest efektem ubocznym, dlatego że o nie, musimy zamaskować jakąś kofeinę, która jest gorzka. Więc dowalają cukru i dowalają jakichś kwasów cytrynowych. I to połączenie z kwaśnego ze słodkim jest bardzo spoko i dlatego lubię energy drinki. Co prawda mam wysokie ciśnienie i kofeina nie daje mi absolutnie nic. Więc to nie jest coś, co biorę właśnie, żeby podnieść mi aktywność, dlatego że wszystko, co może mi to dać, to ból głowy. Ale energy drinki są bardzo dobre i cały czas produkowane są różne ciekawe nowe smaki, więc można coś próbować. Nie ma takiej dużej stagnacji. Chociaż za każdym razem jak się pojawia jakiś napój gazowany ciekawy o ciekawym smaku, to za każdym razem go biorę. Więc piłem te Schweppesy, ginger, bitter lemon. Całkiem spoko. Nie coś, co bym pił na co dzień, ale bardzo spoko. Myślę, że zwłaszcza cieszą te nowe dodatki fanów, którzy lubią robić różne drinki, jako że wiele zagranicznych przepisów ma właśnie ginger ale do swoich drinków, a w Polsce dotąd nie było, więc fajnie, że jest Schweppes ginger ale. A, w sensie miał tylko literkę pierwszego imienia, więc nie wiem, jaki ten, więc powiedzmy, że Antoni. Antoni pyta, czy kontrolujesz przyrost swojej brody, czy rośnie ona na dziko? Możecie zauważyć, przyciąłem tego wąsa, nie miałem pojęcia, jak to zrobić, bo chciałem tam, myślałem sobie, że kupię sobie jakieś włoski, będę coś próbował robić z wąsami, ale jestem za leniwy na to, więc po prostu przyciąłem sobie. Ale to jest wszystko, co robię jak dotąd. To znaczy, to wszystko rośnie po prostu jak popadnie i kiedy stwierdzę, że ok, wystarczy, to spróbuję to w jakiś sposób ułożyć. Póki co mam to gdzieś, póki co czuję się dobrze. Co byś chciał zjeść, czego jeszcze nigdy nie jadłeś? Pyta Jakub. No cóż, jedno z moich marzeń to jest udać się do jakichś tych Tajlandii czy innych miejsc, w których mają po prostu takie kosze z owadami. I to nie są po prostu suszone owady, tylko to są takie w miarę świeże owady, zabite, przyrządzone. Dlatego, że te wszystkie, które jedliśmy z Gurgiem, no to jednak takie suszone, to nie przekazuje ci faktycznie smaku tego pokarmu. Więc chciałbym spróbować tych wielkich, tłustych larw, które ludzie jedzą, które są podobno takie dobre. Wiem, że to wygląda okropnie. Nawet dla mnie to wygląda naprawdę, jak już jedliśmy różne rzeczy, to wygląda dla mnie koszmarnie. Ale podobno jest bardzo wyśmienite i jak już jadłem, to była ta jedyna ciekawa suszona rzecz, którą jadłem, która smakowała trochę jak kotlecik taki, jak ten, pasztecik z mięsem.
więc jestem bardzo ciekaw, jak one smakują świeże, takie te tłuste białe larwy. Ale bardziej niż coś bym zjadł, to bardziej bym się czegoś napił, konkretnie napoju Moxie, który jest dostępny w tej chwili tylko w 3 stanach Ameryki: Maine, Pensylwania i Nowa Anglia, czyli sam północny wschód USA. To jest jeden z pierwszych napojów gazowanych, jakie wyszły. To jest właśnie napój z 1876, zdaje się, roku. I on to go wyróżnia z tych pozostałych wszystkich cudownych tam toników i innych bzdur, że on nie ma takiego agresywnie słodkiego smaku. No i wiadomo, i dlatego się w tej chwili nie sprzedaje i znika z rynków z różnych stanów Ameryki, dlatego że nie, my musimy mieć moje nasze słodkie syfy. W ogóle od napoju Moxie wzięło się takie słówko angielskie, które możecie kojarzyć, jak Moxie. I Moxie to jest taka werwa, taki animusz, odwaga. This guy got Moxie. To się wzięło od napoju, od produktu i od reklam produktu. A jeżeli ktoś ma dostęp do tego napoju i chciałby mi podesłać, to niech się odzywa śmiało. Jeżeli mieszkacie w którymś z tych trzech stanów i chcecie mi zapewnić Moxie i może parę tych innych odmian Moxie, to ja z rozkoszą spróbuję. Kiedy znów będziesz miał fryzurę jak w ostatnim Zapytaj Demeczkę? Pyta Michał. Czyli to z tym do tyłu. Obiecuję, że jeżeli będę bogaty, to będę się właśnie nosił na takiego, bo tego skurwiela z tymi włosami do tyłu, jak Michael Douglas. Będę przeprowadzał wasze babcie z takim fałszywym uśmiechem. Bardzo proszę, bardzo proszę. I będę przeprowadzał wasze babcie przez ulicę i wy będziecie myśleć: o mój Boże, on chce tylko jej organy. Jaki jest twój ulubiony reżyser i dlaczego, pyta Kacp? Trudno mi wymienić jednego, więc może wymienię jednego z ulubionych, o którym prawdopodobnie nie słyszeliście i który jest naprawdę ciekawy. Nazywał się Yasujiro Ozu i tworzył lekkie filmy o rodzinie w latach 50. Reżyser ma takie bardzo dokładnie, on wie co chce, więc on nigdy nie rusza kamerą, zawsze ona jest ustawiona na takiej niskiej wysokości, mniej więcej jak się siedzi na podłodze, jako że Japończycy siedzą na podłogach. I większość scenek to są faktycznie rozmowy z różnymi członkami rodziny na różne tematy obyczajowe, zwłaszcza konflikty pokoleń i różnice między pokoleniami. To jest bardzo ciekawe widzieć właśnie ten japoński świat tamtych czasów i to, jak na przykład problemem jest to, że rodzice nie chcą kupić dziecku telewizora, dlatego że nie, telewizor to nie... No. I wobec tego dzieci idą, wszystkie z całej okolicy, idą do jednej sąsiadki oglądać, bo dlatego, że ona ma telewizor i oglądają tam zapasy. Taki naprawdę spokojny, przytulny slice of life, po prostu usiąść zimą, owinąć się ciepłym kocykiem i oglądać film za filmem. Ja mam w ogóle kolekcję tego, kurczę, nie chcę mi się teraz wyciągać. Gutek Film wypuścił taką małą kolekcję filmów Ozu, jeden czarno-biały i pozostałe kolorowe późniejsze. Co cię zmotywowało do publikowania komiksów w internecie? Pyta Segre. No wiesz, zobaczyłem taki komiks Losux i pomyślałem, że jak ten koleś może, to ja też mogę. Kurczę, dzięki temu, że był Twitter, było dużo więcej fajnych pytań, na które chciało mi się odpowiadać i faktycznie możliwe, że będę robił częściej Zapytaj Demeczkę i pytał twitterową publikę. Do zobaczenia jutro, kiedy powiem wam troszeczkę o specjalu na Wszystkich Świętych, który zrobiłem. Wytłumaczymy troszeczkę, o co tam chodziło.